otwierał na naszym kanale. Będzie to seria z otwierania paczek od sprzedawców. Hodowców też. Którzy prowadzą sprzedaż taką przez Allegro na przykład, albo przez jakiś swój sklep. Ma to właśnie na celu ocenianie tych sprzedawców, jak wyglądają u nich wysyłki, jak wygląda pod względem jakości ceny. Będziemy Wam tak oceniać, to będzie taka nasza obiektywna opinia właśnie o danych sklepach, a Wy będziecie mogli sobie wygooglować na przykład dany sklep na naszym kanale. Ewentualnie przenicie link w opisie, żeby sobie ten sklep samemu zobaczyć. Może też wymyślić styczność już z tym sklepem, więc byście mogli wypowiedzieć się w komentarzu i sami powiedzieć, jak to u Was wyglądało, czy było w porządku, czy nie. Także zapraszamy Was na taką nową serię na naszym kanale. I byłoby miło, gdybyście powiedzieli, co o tym sądzicie, czy będzie to taka seria, która według Was się przyjmie. A tymczasem my przychodzimy już do sprzedawcy, żeby za dużo nie przedłużać. Tym razem nie nagraliśmy takiego standardowego unboxingu, bo wróciliśmy dość późno z pracy, a chcieliśmy otworzyć paczkę na szybko, w środku były świerszcze. No to sami rozumiecie, że no nie mogliśmy czekać do następnego dnia. Są to jednak stworzenia, więc no... Trzeba było je szybko... A paczka w sumie szła 3 dni, więc trzeba było to rozpakować, żeby... Zamówiliśmy paczkę ze sklepu przez Allegro. Sprzedawca to Reptility. Podobno bardzo sławny chyba... Na grupach był polecany, tak. Postanowiliśmy sami od niego zamówić, bo ceny są no naprawdę takie w porządku. Szczególnie takie do aranżacji terariów ma w miarę spory wybór i są takie w porządku ceny. No i jeszcze pecety były warte uwagi, bo też ceny były takie... Ale i karmówki było sporo. Karmówka też w takich cenach. No dużo, dużo niższych, prawie o połowę niższych niż wcześniej kupowaliśmy. Czy stacjonarnie, nawet na giełdach tak naprawdę ceny są dużo wyższe. No może nie dużo, ale wyższe niż właśnie u tego sprzedawcy. Dokładnie. Trzeba sobie tylko doliczyć wysyłkę, a jeśli zamawiacie dużo rzeczy, no to Wam to cenowo wychodzi tak fajnie. Natomiast żałujemy troszkę, że nie nagraliśmy unboxingu jednak. Mamy tylko zdjęcia z tego rozpakowywania. Przy kolejnej pracy już tak nie będzie, po prostu no... Jednak warto to zobaczyć na żywo, jak się rozpakowuje, a co innego to jednak zdjęcia. Ale ja chciałabym jednak, że drugi raz mówimy paczkę, żebyście zobaczyli, jak to jest. A może się poprawią już wtedy. Może się poprawią po naszym filmie. Więc może zaczniemy od początku. Paczka, którą dostaliśmy, była dosyć spora, więc nawet trochę nas zaskoczyła na samym początku. Bo nie kupiliśmy aż tak dużo produktów, to był naprawdę bardzo duży karton, zobaczcie zaraz na zdjęciu. A karton, który w sumie przyszedł, to można by w nim zmieścić taki dobry komputer gamingowy. Po otwarciu kartonu ukazało się nam pół kartonu pustego, a pół wypełnionego. Były tam jakieś takie ścinki, nie, właśnie jakieś kartony takich pociętych. No i oczywiście nasze artykuły, które zamówiliśmy. Takie luzem rzucone po prostu. Pod tym wszystkim, tak jakbyście sobie po prostu na dnie kartonu poukładali artykuły, pensety, jakieś tam nasze takie zamówienia ogólnie. I to wszystko przykryli do połowy kartonu ścinkami. Pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, czyli świerszcze, które były na szczęście oklejone jeszcze taśmą. Ale no widać było, że ciężko miały drogę, musiały się obijać te wszystkie ścianki, jak jechały. Jak już wyjęliśmy świerszcze, to pod częścią tych kartonu znaleźliśmy pensetę, która była wbita w jeden z worków z ścinkami kory. No dużo tego nie wypadło, bo dziura nie była jakoś bardzo duża, no na szczęście, ale sam fakt, że to się przebiło, tak? Na szczęście pensetę utknęła w tym worku i, no i nie wyszła. Ale gdyby na przykład trafiła w worek z taką czerwoną gliną, którą zamówiliśmy do terariów, no to wszystko by się po prostu rozsypało w tym pojemniku. Więc tak... Z dwojga złego i tak dobrze, że wbiło się akurat w to. Dodatkowo zamówiliśmy jeszcze krążki torfowe. 5 sztuk, które po prostu były takie luzem rzucone jak... Tak samo na dno, między tym wszystkim. Jak frytki na talerz. No i tak po prostu też się walały i niektóre były już popękane. Więc też nie było to zbyt ciekawe. Dodatkowo zamówiliśmy takie
Takie kamienie do akwarium. Żółte kamienie, które chcieliśmy dać i do terrarium, i do akwarium. Na zdjęciu piękne żółte kamyczki. No, pomyśleliśmy sobie, bardzo fajnie będą w naszym akwarium krewetkarium wyglądały. A przyszły nam takie szaro-bure, takie jakby... Jakby ktoś z podwórca centralnego z piaskownicy je wyjął. No, więc takie kamienie to byśmy mogli sami znaleźć. Nie w tej cenie na pewno. Kolejnym produktem, który zamówiliśmy, była taka liana. Fajne miało być urozmaicenie do terrarium. Właśnie na żywniaka naszego nowego. Na zdjęciu super, taka fajnie poskręcana, no ciekawa, takie urozmaicenie, fajna ozdoba po prostu. A przyszła nam taka lekko wygięta gałązka, sucha, taki korzonek. No nic takiego. Nie wiem jak to nawet nazwać, to nie wiem, to wygląda jak... My tak to wyjęliśmy korzenie, jak... i serio to jest to? Byliśmy tacy w szoku. To jest niesmaczenie trochę tym. Na pewno byśmy tego drugi raz nie kupili. Zobaczycie, no postaram się to jakoś wykorzystać jednak, może jakoś mek do tego fajnie umocujemy czy coś, no żeby to wykorzystać. Zresztą dostaniecie zaraz zdjęcie, to sami zobaczycie jak to wyglądało. Jak miało wyglądać, a jak wyglądało właśnie. I jeszcze dodatkowo silikon zamówiliśmy, żeby podkleić jedno z terrarium, bo tam szybka lekko odstaje. No i też na zdjęciu było i w opisie, że silikon jest takimi sztyftami do rozprowadzania tego silikonu, no ale niestety tego sztyftu nie było. Nie dostaliśmy. Sama tubka, sam silikon i sobie radźcie, jak chcecie. I to wszystko było tak rzucone w karton, który nie był do końca zabezpieczony, wypełniony, że nawet głupia peseta mogła być w jakiejś folii, z czymś w ogóle obwiązana, nawet folią zwykłą. No i te krążki torfowe, to samo, no nie? Też mogli... Też żeby się nie rozsypywały. Gdyby ten torf też trochę wilgoci nabrał, to też by się całe rozsypało. W ogóle bez głowy ktoś robił. W takim razie przechodzimy do oceny naszego zamówienia. Maksymalnie sprzedawcy mogą otrzymać u nas po 5 gwiazdek za daną kategorię, w których są 3. Punkt pierwszy, czyli wysyłka. I my Reptility przyznajemy 1 gwiazdkę. Z racji tego, że zapakowane było słabo, zabezpieczone w ogóle nie było tak naprawdę. Więc no, dobra wola kuriera, że jakoś tą przesyłkę tak naprawdę transportował, że to się nie przekręciło w ogóle w drugą stronę, bo tam mógł się po prostu taki migos z tego zrobić, naprawdę. No, gdyby te świerszcze nie były zabezpieczone tą folią, to mogło się otworzyć. I by nam to wszystko wyskoczyło. Punkt drugi to jest cena. Cena oceniona na 4 gwiazdki, bo... No bo jednak cena, no jest to taka w porządku cena, jest to taka ludzka. I jedna z tańszych, jakie do tej pory znaleźliśmy. Z tym, że cena powinna się też wiązać z jakością, więc no niestety... I tu przechodzimy do trzeciego punktu. Jakość. Jakość oceniamy na 3 gwiazdki. Bo jeśli chodzi o ten, o to podłoże do terrarium, jest spoko. Podłoże to było w porządku. Okej, doszły żywe. Ale no niestety kamienie dają dużo do życzenia jeszcze. Korzeń to w ogóle, znaczy linia to jest w ogóle szkoda słów. No i silikon, no. No niepełne jakby zamówienie nam doszło przez ten silikon, prawda? Niestety. Brakowało tej części znaczącej. Także to by było tyle. Wypowiedzcie się, co wy sądzicie o takiej przesyłce, o tych zdjęciach, które zobaczyliście. Może wy mieliście jakieś lepsze doświadczenia, a to nam się po prostu trafiła taka jakaś może taki przesyłka. Przypadek. Więc dajcie znać. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zostawcie subskrypcję. Łapeczkę. I widzimy się już w kolejnym filmie. I dajcie znać, co sądzicie o takiej serii. Czy to się przyjmie, czy nie. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Na razie. Cześć.